witamy w czwartym programie z cyklu Region Kultury. Halina Bernat i Leszek Bonar. Pisanki, palmy, koszyczki, haftowane serwetki to tylko część ozdób świątecznych, które można było kupić na trzecim opoczyńskim kiermaszu Wielkanocy. Miejski Dom Kultury w Opocznie na kilka godzin zmienił się w kolorowy jarmark, z którego nie można było wyjść z pustymi rękoma. Ale święta to także tradycyjne potrawy. W tym roku po raz pierwszy gospodarzem wielkanocnego przeglądu stołów regionalnych było sołectwo Kraśnica. W nowo wyremontowanym budynku Domu Ludowego swoje wyroby kulinarne prezentowało 5 kół gospodyń wiejskich. Imprezie towarzyszyły występy okolicznych zespołów. Alleluja, 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 alleluja. W tym roku impreza, uroczystość została podzielona, tak to powiedzmy, na dwa miejsca, czyli kiermasz wielkanocny, a jest on już trzeci, organizowany w Opocznie przy naszym Domu Kultury w centrum miasta i baba wielkanocna właśnie tu, w Kraśnicy, w miejscowości nieopodal Opoczna, malowniczo położonej w nowo powstałym Domu Ludowym, miejscu, gdzie od kilku miesięcy już integrują się wszystkie panie i tutaj to tętni życie, to wiejskie, to ludowe i uznaliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł na to, aby tą prezentację stołów wielkanocnych właśnie przygotować w Kraśnicy. Naszą ideą jest promocja naszego regionu, powiedzenie regionowi całemu, co najmniej łódzkiemu, że jest takie miejsce jak Opoczno, gdzie bardzo mocno jest kultywowana tradycja ludowa i cieszymy się tym. Wielkanocna baba dla organizacji kół gospodyń wiejskich jest to wielka uroczystość. Uroczystość wielopokoleniowa, jak widzimy, jest mnóstwo dzieci i chcemy im przekazać to, co my robimy, to, co żeśmy się nauczyły od naszych matek. Chcemy im przekazać to piękno, żeby potrafiły się później zachować w swojej kuchni, a my, że mając lat 70 czy 80, żebyśmy też mogły popatrzeć na takie cudne rzeczy. Nasze regionalne jadło, nasze regionalne pieśni i wiemy, że te dzieci, co dzisiaj śpiewają, to jest nasza przyszłość. Dobranoc, ręce święte na krzyż wyciągnione, jako struny na ludzki, gdy są wystrojone. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezus kochany, dobranoc. Wagoniki tramwajowe wypełnione kolorowymi pisankami z herbem miasta, 4-metrowy cukrowy baranek i zajączek z czekolady. To elementy instalacji przestrzennej o tematyce wielkanocnej pod tytułem Karuzela z pisankami. Głównym realizatorem i wykonawcą był Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, gdzie na placu kościelnym można było oglądać prezentację. Instalacje wielkanocne w Konstantynowie Łódzkim mają już 6-letnią tradycję. 6 lat temu zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom pisanki jadące w łowickich wozach. Za każdym razem proponujemy inną formę. W tym roku jest to karuzela z pisankami. Pisanki jadą w wagonikach tramwaju 43, który jest takim najważniejszym środkiem lokomocji dla naszych mieszkańców. Można do tych wagoników wsiąść. Przy każdej instalacji są stłuczki na naszym terenie, ponieważ ludzie zagapiają się, nie widzą, co mają przed sobą, bo patrzą po prostu na instalację, ale nigdy z tego tytułu nie mieliśmy żadnych problemów. Thank you.
przecież aktywność małego ośrodków kultury, społeczności lokalnych, ich zaangażowania w takie przedsięwzięcia. Satysfakcja to również praca animatorów kultury. Dyrektor konstantynowskiego ośrodka to osoba aktywna, która przy okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt wielkanocnych, jak to widać za mną, razem z entuzjastami rysunku, malarstwa, rzeźby, przygotowuje takie instalacje. Ciekawe miejsce, ludzie się zatrzymują, dzieci przychodzą chwilę się pobawić, zainteresowanie mieszkańców i mam nadzieję zapraszanie do ośrodka kultury, aby tam próbować realizować swoje pomysły. Bardzo ładne przywitanie świąt, takie zaakcentowanie. Wyjście na zewnątrz do ludzi. To bardzo ciekawe, to jest punkt, gdzie wszyscy mieszkańcy Konstantynowa co dzień przynajmniej raz się przewijają i zwracają uwagę na to, fajne jest. Właśnie nam się bardzo, bardzo podoba to i zastanawiamy się, z czego zrobione są te wielkie jaja. No nastrój jest wspaniały, świąteczny. Nastrój i radość jednocześnie, bo tu są jajka, gdzie są kurczaczki, baranki, zajączki. Także myślę, że to jest fajna frajda nie tylko dla dzieci, ale w ogóle dla wszystkich. Bardzo mi się podoba instalacja, bardzo kolorowa, dzieci będą zadowolone, zresztą chyba mieszkańcy Konstantynowa też. Kiedyś śmigus polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i wzajemnym oblewaniu się wodą, co symbolizowało oczyszczenie z chorób i brudu. Na śmigus nałożył się jednak zwyczaj dyngusowania, dający możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Dzisiaj nie wiadomo, kiedy te dwa słowa połączyły się i funkcjonują jako nazwa jednego zwyczaju. Dziewczęta po dyngusie chodziły z gaikiem, czyli małą choinką udekorowaną wstążkami z kolorowej bibuły. Chłopcy zaś chodzili z kogutkiem, który umieszczony był na dwukołowym wózku. A wszystko kończył wspólny taniec owijok, który można uznać za taniec pojednawczy. Tradycję dyngusowego obchodzenia wsi przedstawił nam zespół obrzędowy z Chojnego, którego kierownikiem jest pani Janina Świniarska-Kosowska. Wielki czwartek, wielki piątek, cierpiał Pan Jezus za nos smutek, za nos smutek, za nos rany, za nos czyta chrześcijany, pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków, amen. O, jak fajnie, cieszę się, żeś ta do tego najlepszego gospodarza. Wójta gminy przyszły, on do kościoła się szykował, ale domem w Umdyngu zi. Dziękujemy, dziękujemy. A może kiełbaski jeszcze weź tam. No weź tam. I ojecko to malowane też, i ojecko też. Maś, już dostały? No. Jeszcze kiełbasę mamy. O, pojeta se po drodze, jeszcze mota dużo, nie? Do obejścia. No, no. O, Bóg zapaj, żeś ta noc też odwiedziły. Przyszliśmy tu z gojkiem, siedzi kura z jojkiem. Jak kurka jajko zniesie, gospodyni wyniesie. Alleluja. Pani gospodyni, klucykami bzurka, lonos ci to lonos, podarunku suko. A dejcie nam, co mocie dać, bo nam tutaj długo czekać, bo nam te rodzin dłużeje, nas goicek wiatr rozwieje. Ale ładny goik, same dziołski ubiraliście? Same. Bardzo ładny, ładny. Dziołchy, chodź na zobaczyć, jaki ładny goik. Ola Boga, jaki piękny. Same żeś tam ubrały? Dąbą to dęgu, w ten koszyc jak wą kłaś? Tak. Dobrze. Jakie kwiatuszki. No tatu. Na dęgu. I ojecka malowane.
Ładne. No, ja wam to co się... O. Rebita sobie kupili jakie. I czas z Bogiem. Bóg wam zapłać. Dziękujemy. Dziękujemy. Przyślijmy tu budynku się, zaśpiewamy o Jezusie. O Jezusie, o Maryi, dejcie dynku z gospodyni. Działy to są w domu? Nie ma, poszły do kościoła. Nie słuchaj, ta matki są w domu i ta i ta podlą. Pomogi! Daj tu Muzykanty, łowioka!